Trenerze, wygrana 8 do 1. Można było powiedzieć, że jesteśmy faworytem tego meczu, ale aż takiego zwycięstwa chyba nikt się nie spodziewał. Dokładnie, nikt nie spodziewał się, że tak łatwo nam dzisiaj pójdzie. Już w pierwszej połowie ułożyliśmy sobie ten mecz po swojej myśli. Nasza siła rażenia z przodu jest bardzo duża i to dzisiaj potwierdziliśmy. Forma napastniczek imponująca w zasadzie tej całej ofensywnej trójki. Tego oczekiwał trener od nich przed spotkaniem? Tak, obiecująco już to wyglądało w spotkaniach kontrolnych. Dzisiaj na odprawie też powiedzieliśmy sobie, że traktujemy ten mecz jako kolejny mecz kontrolny i faktycznie tak było. Kolejne spotkanie z medykiem Konin. No chyba lepiej tej rundy zacząć nie było można. To jest też budujące na te następne mecze? Na pewno. Jednak no, musimy być czujni, bo mecz meczowi nierówny. Nie możemy się rozluźniać. Na pewno jest teraz chwila, żeby się pocieszyć. Tracimy też niestety pięć naszych piłkarek, które udają się na zgrupowanie kadry U17. No, postaramy się poradzić z tym problemem. Mamy dziewczyny gotowe do gry, zdrowe i to jest bardzo pocieszające. Poza tą liczbą bramek, z czego jest trener jeszcze dzisiaj zadowolony? No niestety nie udało się zagrać na zero z tyłu, ale było blisko. Z realizacji zadań. Przede wszystkim bardzo dobrze zagraliśmy w pressingu wysokim. Bardzo szybko odbieraliśmy piłkę rywalką. No i nasza przewaga w bocznych sektorach boiska, nasze wahadłowe dzisiaj bardzo dużo wiatru robiły i dochodziły do wielu sytuacji. Ten mecz udowadnia, że Górnik chce w tym sezonie walczyć o najwyższe cele? Myślę, że potwierdziliśmy dzisiaj swoje aspiracje, aczkolwiek no nie chcemy wybiegać aż tak daleko. Wrocław to nie jest łatwy przeciwnik, na pewno jeszcze nie jedna drużyna przekona się o tym. My dzisiaj na swoim boisku staraliśmy się zagrać tak, żeby Wrocław nas zapamiętał na długo, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.